Przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządu województwa mazowieckiego oraz powiatu kozieńskiego, wójtowie gmin Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów, burmistrz gminy Kozienice, radni powiatu kozieńskiego, radni Rady Miejskiej w Kozienicach, radni rad gmin, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji społecznych i pozarządowych oraz dyrektorzy jednostek powiatu kozienickiego, ale przede wszystkim mieszkańcy ziemi kozienickiej wzięli udział w 14 dożynkach powiatu kozieńskiego, które odbyły się 27 sierpnia, a gospodarzem tegorocznego święta plonów była gmina Garbatka Letnisko. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył jej ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za chleb powszedni i dziękujemy za ludzi, którzy podają nam ten chleb. Uczymy się wdzięczności i zauważania tego, że to wszystko jest darem. A my dzisiaj chcemy powiedzieć Tobie, Boże, przynosimy ten chleb z naszym dziękczynieniem za to wszystko, co otrzymujemy od Ciebie. Dziękujemy za prawa przyrody, dziękujemy za chleb powszedni, ale dzisiaj także chcemy dziękować za naszych rolników, za ich spracowane dłonie, za pot na czole, za to, że wciąż mają mnóstwo problemów. Podczas mszy poświęcone zostały wieńce i kosze dożynkowe, a na ołtarzu złożony został chleb przyniesiony przez starostów dożynek Marię Maciejewską oraz Lucjana Zawadzaka. Po mszy korowód dożynkowy w asyście orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach pod batutą Zygmunta Juśkiewicza oraz w asyście członków Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imienia 22 Pułku Ułanów Podkarpackich przeszedł na stadion sportowy, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Powiatowe Święto Plonów jest wyjątkową okazją do podziękowań wszystkim rolnikom, ich rodzinom i osobom pracującym w sektorze rolniczym za wysiłek, codzienny trud i poświęcenie włożone w pracę na roli. W imieniu własnym i współorganizatorów dzisiejszego święta życzę Wam wszystkim nieustającego zdrowia, wysokich plonów, wielu rynków zbytu, zadowalających cen, satysfakcji z efektów swojej pracy, a przede wszystkim szacunku i uznania ze strony całego społeczeństwa. Dzisiejsze święto kończy i jednocześnie otwiera kolejny rok rolniczego trudu, tak ściśle związanego z rytmem przyrody i tak bardzo od niej zależnego. Zatem życzymy sobie wszyscy, aby rok ten był dla naszych rolników bardziej łaskawy i na naszych stołach nigdy nie zabrakło polskiego chleba. Po powitaniu gości przez starostę powiatu kozieńskiego oraz wójta gminy Garbatka Letnisko nastąpiło uroczyste przekazanie wieńców i chlebów dożynkowych, po czym rozpoczął się obrzęd dzielenia chlebem. Uświetnił go występ zespołu Relax z Kozienic. W tym uroczystym obrzędzie uczestniczyli także duchowni, przewodniczący Rady Powiatu i Rady Gminy Garbatka Letnisko, wicestarosta powiatu kozieńskiego oraz burmistrz gminy Kozienice i wójtowie gmin Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów. Następnie przyszedł czas na oficjalne przemówienia zaproszonych gości. List od marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego odczytała asystentka Weronika Piwarska, zaś Radosław Fogiel, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, odczytał list od premier Beaty Szydło. Głos zabrali także Rafał Rajkowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Tomasz Śmietanka, burmistrz gminy Kozienice i Piotr Kozłowski, sekretarz gminy Głowaczów. Ja w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w imieniu pana marszałka Adama Strudzika, Zarządu Województwa, obecnego również ze mną tutaj kolegi Leszka Przybytniaka, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbyszka Gołąbka, był kolega Fogiel, ale on zabierał głos w imieniu pani premier. Chcielibyśmy złożyć Państwu, rolnikom, wszystkim producentom żywności
z okazji tych dożynek powiatowych serdeczne życzenia, dziękując, kłaniając się nisko za ten trud pracy wkładany przez Państwa przez ten rok. Wiemy, że chleb zawsze jest owocem wspólnej pracy, bo w tym całym ciągu produkcyjnym jedna osoba nie zajmie się wszystkim. Jest to wspólna praca, wspólne dobro, wspólny efekt finalny współpracy we wspólnocie ludzi. I życzmy sobie wszyscy, aby ten chleb był dzielony zawsze we wspólnocie, zawsze sprawiedliwie i zawsze, żeby nikomu go nie zabrakło. Dziękuję bardzo. To, że uprawiacie ziemię, że zapewniacie żywność, że dbacie o to, żeby głód nie zajrzał do żadnego z polskich domów, to ważne, ale ważne też, że pielęgnujecie polską tradycję. Dlatego święto plonów jest tak ważną uroczystością. To powód do dumy, do satysfakcji oraz do radości z tego, że gospodarski trud został uwieńczony sukcesem. Uroczystość była okazją do wręczenia odznak honorowych zasłużony dla rolnictwa, przyznanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W tym roku otrzymało je 17 rolników z terenu całego powiatu kozieńskiego. Jak co roku, nie zabrakło konkursu na najładniejszy wieniec. Pierwsze miejsce zajął wieniec przygotowany przez gminę Garbatka Letnisko. Drugie wieniec gminy Grabów nad Pilicą, a trzecie ex aequo wieńce z Gniewoszowa oraz Kozienic. Przyznane zostały także wyróżnienia. Otrzymały je wieńce z Głowaczowa, Magnuszewa i Sieciechowa, a także kosz przygotowany przez działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych Dolinka. Przeprowadzone zostały także konkursy Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na licznie przybyłych tego dnia mieszkańców czekało wiele atrakcji. Najmłodsi mogli skorzystać z placu zabaw i wesołego miasteczka, bawiąc się na dmuchanych zjeżdżalniach, kulach wodnych czy karuzelach. Przygotowana została też całkowicie bezpieczna ścianka wspinaczkowa. Nie zabrakło również różnorodnych stoisk. Wśród wystawców swoje stoisko mieli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gdzie rolnicy mogli zasięgnąć porad. Lokalna grupa działania Puszcza Kozienicka przygotowała materiały informacyjno-promocyjne i poczęstunek. Na tym stoisku swoje prace zaprezentował także Janusz Ostrowski. Na stoisku przygotowanym przez Klub Seniora Zawsze Aktywni Gniewoszów na przybyłych czekały przekąski, ceramika i miody z pasieki Ryszarda Szewczyka. Zaś na stoisku Stowarzyszenia Aktywni 50+ można było wziąć udział w loterii, a chętnych do takiej zabawy nie brakowało. Zainteresowani przyrodą natomiast mogli odwiedzić stoiska Nadleśnictwa Kozienice oraz Nadleśnictwa Zwoleń. Tu na przybyłych czekały wystawy owadów, a także wystawa szkodników. Tablice obrazujące prace prowadzone w lesie, sprzęt i poroże. Można też było poznać odgłosy puszczy i zapoznać się z przygotowanymi przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej w Pionkach informacjami dotyczącymi życia pszczół. Można także było odwiedzić stoiska Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, Zbigniewa Kurasiewicza, Barbary Drachal, Andrzeja Zielińskiego, Gabrieli Osińskiej oraz Józefa i Krystyny Kondejów. Dużą atrakcją stanowiły stoiska przygotowane przez sołectwa gminy Garbatka Letnisko. Tu można było popróbować najrozmaitszych smakołyków. Na stoisku sołectwa Nielin, Bogucin i Brzustów można było spróbować ciast, wędlin i pasztetów. Były także pierogi, kapusta kartoflana, kompot z rabarbaru i grzyby. Sołectwa Garbatka Letnisko, Bąkowiec, Garbatka Dziewiątka i Garbatka Zbyczyn zaserwowały sałatki, wypieki, wędliny, owoce, smalec, pierożki, żurek, bigos, chleb, ogórki, pikle, faszerowaną paprykę. Na stoisku sołectw Molendy i Ponikwa na przybyłych czekały natomiast wędzone ryby, wędzona słonina, boczek, kaszanka, kiełbasa, smalec, pasztet oraz ciasta i ciasteczka. Można było także odwiedzić stoisko wikliniarskie i obejrzeć rodzinę pszczelą z pasieki Witolda Adamskiego ze Stanisławic. Chętni mogli poddać się pomiarowi ciśnienia, sprawdzić poziom glukozy we krwi, sprawdzić wagę i tkankę tłuszczową. Dożynki to także występy artystyczne. Przed publicznością wystąpili seniorzy z chóru Seniora Wrzos oraz Dominika Rodakowska i trupy taneczne dzieci z Garbatki Letnisko. Gwiazdą wieczoru był zespół Skaner, a zabawę taneczną zapewnił zespół Nektar. Przybyli mogli bawić się także przy muzyce zespołów Partita, Relax oraz Systematic.
Organizatorami tegorocznych dożynek byli powiat kozienicki, gmina Garbatka-Letnisko oraz gminy Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów. Patronat honorowy nad obchodami Święta Plonów sprawowali minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.